Ustawka w Perudzi. Luis Suarez nie mówi po włosku, a mimo to zalicza egzamin językowy. Morata oficjalnie w Juventusie, nieskończony Zlatan Ibrahimowicz w Milanie oraz Roma, która traci jeden punkt po walkowerze z Veroną. Rossi będą się odwoływać. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy! Błądziornissimo, amici sportivi. Środa, 23 września 2020 roku. Afera goni aferę w zasadzie jest jedna afera, ale za to jaka. Super sprawa, słuchajcie: Suarez oszukiwał na egzaminie. No i dym, który z tego powodu we Włoszech się rozpętał. Ale to nie jedyny temat, o którym dzisiaj pomówimy. Kłaniam się przed Wami bardzo nisko i witam bardzo serdecznie w ten środowy poranek, popołudnie, południe, wieczór. Kiedykolwiek to oglądacie bądź słuchacie. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają tego przeglądu prasy w formie podcastu. Oprócz tego zapraszam Was na Facebooka, Twittera, nasz Instagram, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, dużo się dzieje, bo z jednej strony Morata w Juventusie, z drugiej strony Suarez, który do tego Juventusu nie trafił, Jacko, który zostaje w Romie, Vidal, który dołącza do interu i o tym wszystkim dzisiaj po trosze porozmawiamy. No i jeszcze ten walkower dla Romy, który oficjalnie już zatwierdzona, że chcą się odwoływać. Czy mają na to szansę o tym również pomówimy? jedynki, jedynki, tutto sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo, no i właśnie od Moraty e, przez przede wszystkim, bo to jest temat. Numer jeden powiedziałbym, gdyby zliczyć proporcjonalnie co pojawia się na okładkach, Luis Suarez z ustawionym egzaminem językowym w Perugii e, oraz to w jaki sposób przyczynili się do tego pracownicy uniwersytetu w Perugii, e, całe śledztwo o którym za chwilę powiemy, no i pytanie, czy Juventus jest w to zamieszany. Wielu chciałoby, pewnie tak, żeby Juventus był zamieszany, no ale nie tym razem, nie tym razem. No dobrze, zobaczmy, przyjrzyjmy się okładkom z bliska, zaczynając oczywiście od Tutto Sport, ale zanim to zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału i właśnie serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy polecali nasz kanał podczas wczorajszych podczas wczorajszego odcinka na kanale sportowym odcinka kurwa sud. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa, za to, że pamiętaliście o nas. Bardzo się cieszę, że podoba się wam to, co robimy. Polecajcie nas. Im więcej nas na różnych kanałach, im więcej obserwatorów, kalcio, sympatyków, tym lepiej dla całego świata włoskiej piłki. No dobrze. Słuchajcie, tutto sport z bliska mówi przed wszystkim o Alvaro Moracie i Juventus za wszelką cenę, Juve za wszelką cenę i o powrocie Hiszpana do Turynu. Ciekawa sprawa, bo zresztą o tym nie pierwszy raz pisze włoska prasa, że Morata bardzo chciał wrócić do Juventusu i to potwierdza Tutto Sport. Pisze o tym, jak to Hiszpan ułatwiał na wszelkie sposoby swój powrót do stolicy Piemontu. Po pierwsze napastując wręcz telefonami Pirlo i Paraticiego, później zgadzając się na obniżkę wynagrodzenia w porównaniu z tym, co teraz zarabia w Madrycie, czy już nie zarabia, no bo podpisał kontrakt z Juventusem wczoraj późnym wieczorem, oficjalny komunikat. Wzmianka również o egzaminie Suareza, o walkowerze Romy, o ruchach transferowych, czy manewrach na mercato Torino, Jagow do Benevento, pomysł na João Pedro do, do Torino oraz być może o przełomie w Interze, czyli Brozowicz do PSG. Choć to jeszcze nie takie pewne, ale o tym też, do tego też nawiążemy, co ma być pomocą czy asystą w temacie transferu potencjalnego transferu um, Kante do Interu, Kante, który ma być może być jednym z transferów typu last minute, o tym też dzisiaj gazeta dello Sport między innymi oraz um, pomysł Milanu na sprowadzenie Nastasicia do, um, do obrony drużyny Rossoneri, drużyny Piolego. Corriere dello Sport. Il falso italiano. No, toto Cutugno kiedyś śpiewał l'italiano vero, czyli prawdziwy Pełnokrwisty Włoch, tymczasem nie można w taki sposób nazwać na pewno Luisa Suareza. Fałszywy Włoch, oszukany Włoch. No i dochodzenie w Perudzi, prokuratura ma co robić. Um, ustawiony wynik, czy ustawione wyniki egzaminu Suareza, jak do tego doszło w ogóle i co gazety o tym piszą, za chwilę, za chwilę zajrzymy. Oprócz tego Morata, który przygotowuje się do pojedynku z Dzeko, Vidal, który jest już nakręcony na um, starcia z przeciwnikami Interu, mówi: Inter. Wygrywamy, dajemy do przodu, um, czyli nakręcony na współpracę z Antonio Conte oraz Roma, która wraca do zera, czyli zaczyna od zera po tym, jak um, no, przyznano oficjalnie walkover Weronie, po tym jak Diawara został wpisany nie na tę listę, czy pozostawiony w zasadzie nie, nie na tej liście. Co trzeba, oprócz tego wzmianka o Zlatanie, o którym dzisiaj powiemy. Zlatan Ibrahimowicz, ta wspaniała anomalia. Oczywiście mowa o tym, że w wieku prawie 39 lat Zlatan robi to, co robi. No ale um, o tym porozmawiamy wkrótce. Gazzetta dello sport. Suarez, Telo te do, te do io l'italiano. Ja ci dam włoski. Ja ci dam paszport. No właśnie, cała historia. Il pasticcio delle zame, czyli bałagan wokół egzaminu, w ogóle wtopa, wielka wtopa um, uniwersytetu. No i chyba głowy polecą. Głowy, które nie tak dawno cieszyły się ze wspólnego zdjęcia. Po lewej stronie widać tą wspólną um, fotkę sympatyczną. Mowa również w La de dello Sport o, tym, o tych właśnie transferach na, ostatni, na ostatnią chwilę. Al Ultimo Sprint, czyli ostatnia prosta, ostatni zakręt piłkarski. Mercato, przypomnijmy 5 października będzie już po wszystkim e, oraz Pakt Ibry z Diabłem czyli o niekończącym się wiecznym zlatanie Ibrahimowiczu, którym zachwycają się Włosi i szybciutko Quotidiano Sportivo które trochę, no okej, okay, wspomina o e, walkowę Żeromy wspomina o e, jutrzejszym pojedynku Milanu w ogóle w Lidze Europy jako jedyny dziennik tutaj na okładce, ale pisze e, Frenata Juve Prima i Conti e, to e, jak się ma do obrazka, który widzicie, nic związanego z Cristiano Ronaldo, choć można by znaleźć pewnie jakiś łącznik, bo mowa o pieniądzach i o tym, jaki list skierował do akcjonariuszy Juventusu prezydent klubu Andrea Anieli po tym, jak rok 2019-2020, finansowy rok, został zamknięty ze statą w wysokości 90 milionów euro. I Anieli, który mówi, do tego też nawiążemy, teraz będą liczyły się przede wszystkim pieniądze, w zasadzie budżet klubowy, który musimy chronić, zwłaszcza w czasach postpandemicznych, pandemicznych, w każdym razie w czasach, kiedy finanse są już nadszarpnięte wielu klubów, w tym Juventusu. Dobrze, zaglądamy do środka. Słuchajcie, zacznijmy od Juventusu i w ogóle Morata, Suarez, Agnelli, pewnie, pewnie tak to przejdziemy. Gazzetta dello Sporti, Corriere dello Sport. Już ilustrują ten transfer Alvaro Moraty i opowiadają trochę o kulisach tego transferu. Morata, który zagra, czego nie trudno było pewnie się domyślić, z dziewiątką na plecach, czyli dziewiątka dla Juventusu, dziewiątka dla Juve w Lidze Mistrzów. Wczoraj testy medyczne, późnym wieczorem oficjalny komunikat. No i Andrea Pirlo ma napastnika, ma snajpera, który wraca pięć lat po przegranym finale, tak? golów w przegranym finale. W sumie 6 lat temu dołączał do Juventusu, pięć lat temu przegrany finał z Barceloną i bramka Alvaro Moraty właśnie w, tym, w tymże meczu. Morata, który wraca z, do domu, chociaż jest to zwrot kontrowersyjny z uwagi na to, że niektórzy kibice, zwłaszcza ci, którzy nie do końca są zadowoleni z tego transferu, mówią do jakiego domu, a, a kto cieszył się po bramce strzelnej Juventusowi, co prawda nieuznanej, ale kiedy Bianconeri mierzyli się z Atletico. Warunki mówiliśmy o tym wczoraj, ale przypomnijmy, ciekawe jak dla Juventusu, który musi uważać na finanse. Dla samego Moraty 5 milionów netto rocznie. Jest to roczne wypożyczenie z opcją wykupu za 45 milionów. Wypożyczenie kosztuje 10 milionów, ale wypożyczenie, które można przedłużyć o kolejny rok. Za kolejne 10 milionów, i wówczas kwota wykupu zmniejsza się potencjalnego, opcjonalnego, nieobowiązkowego wykupu. Zmniejsza się o te 10 milionów, właśnie, czyli wynosi 35 milionów. No właśnie, więc finansowo transfer całkiem zmyślnie ustawiony, myślę, tak to trzeba określić. Corriere dello Sport również wspomina o, o rodzinie Alvaro Moraty, o tym, że jego żona Alice nie, nie tak dawno urodziła mu bliźniaki i teraz jest w ciąży. Morata oczekuje kolejnego dziecka, no w związku z tym całkiem fajnie to wszystko się układa, wraca do miejsca, na którym mu zależało, o tym również tutto sport i wraca do drużyny, w którym znajdzie Dybale, ale również odnajdzie Cristiano Ronaldo, z którym grał niegdyś w Realu Madryt, o tym Corriere w osobnym artykule. Andrea Pirlo, który przygląda się, jak ustawić i jak najlepiej wkomponować moratę do składu, choć tak jak wspominał Massimiliano Allegri w wywiadzie przed laty, czy w rozmowie w studiu Sky Sport Morata jest dosyć uniwersalnym jeśli chodzi o dostosowywanie się do innych napastników zawodnikiem, ale Corriere przytacza pewne statystyki, czyli to w jaki sposób Morata i CR7 radzili sobie razem w Realu, razem rozegrali jako duet 72 mecze prawie o 1800 minut 52 razy wygrywali średnia bramek na mecz wspólny to ponad 3 Dwie asysty CR7, jedna asysta Moraty. Czy teraz to będzie udany duet, udana para, w zasadzie nie para, bo znaczy może być para, zależy jak Pirlo ustawi formację ofensywną, ale to może być 4-3-3, to może być 4-4-2, czy tak jak zauważa Korierę, to może być 3-4-1-2. Będziemy przyglądać się temu duetowi lub trójzębowi, który może uzupełniać Dybala, który może uzupełniać Kulusewski, Douglas Costa, Bernardeski prawdopodobnie, więc jesteśmy ciekawi jak to Il Maestro Andrea Pirlo poukłada. Tymczasem... Suarez i pasticiaccio, jak pisze La Gazzetta dello Sport, czyli bałagan, wtopa, w zasadzie mega wtopa z egzaminem. Prokurator pracujący w Perudzi potwierdza: I to pierwsza zacytowała agencja prasowa ANSA, później cytowały ją różne inne dzienniki, praktycznie każdy wczoraj mówi: Ten egzamin z włoskiego był ugadany wcześniej, uzgodniony wcześniej. I zebrane zostały dowody z uwagi na to, że w ogóle zacznijmy od tego, że ten Uniwersytet w Perudzi, Uniwersytet dla obcokrajowców, w którym odbywają się tego typu egzaminy, był pod lupą prokuratury już od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że o czym zresztą mówili wczoraj panowie w programie na kanale sportowym, słusznie, że nagle, ponieważ tutaj Suarez taki transfer, no to przyjrzyjmy się, czy tam z tym egzaminem coś nie będzie inaczej. Nie. Tak. nie. On, ten, ta, ta uczelnia była obserwowana od jakiegoś czasu, no i były założone podsłuchy, i te podsłuchy wykazały, że faktycznie ten egzamin był ustawką. Po pierwsze, Suarez nie zna włoskiego, tak, przynajmniej, bez względu na to, czy was to dziwi, czy nie, bo hiszpański, włoski, no niedaleko od siebie są, i może różnice jak najbardziej, no istnieją, to te rozmowy w zasadzie cytowane dzisiaj między innymi przez Corriere dello Sport po prawej stronie pomiędzy pracownikami uczelni facet nie zna słowa po włosku, nie umie odmieniać, no ale to jest bardzo medialny temat, ten transfer, potencjalny transfer, pamiętamy te wypowiedzi egzaminatora Suareza wrócę do was na chwilkę, który mówił Suarez miał opisać swoje życie w jednym z wyobrażonych miast Możecie się domyśleć, o którym e, mówił, który nie, no to, to nie ja powiedziałem, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, Corriere pisze o presji mediów, e, która ciążyła na tym uniwersytecie. No i pod tą presją, e, i cytaty mistrzowskie. E, dobra, powiedz mi, jaką ocenę wystawić, i, i wpiszę, i, i kończymy temat. Dobrze, daj mu e, minimalną byle, by zdał, ale żeby nie było to e, e, ryzykowne, że coś tutaj się wydarzy nie tak, jak że, 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 że oblaliśmy. Nie możemy faceta oblać. E, oprócz tego, wzmianka, tak jak po tej e, lewej stronie Widzicie? 2 godziny, 2,5 godziny to standardowy, czy maksymalny czas na taki egzamin, na, inza, na egzamin tego typu. Tymczasem Suarezowi zajęło to praktycznie 30 minut. Dwie próby, krótkie, krótkie ćwiczenie pisemne, krótka pogadanka z komisją i to wszystko. Samochód czekał pod uczelnią. Nawet pewnie Suarez powiedział pan nie gasi, zaraz wracam. W związku z tym to wszystko, no, no historia mistrzowska. Ciekawe, czy w ogóle Suarez Bądź jego agenci kiedykolwiek się do tego odniosą. W tym momencie problemy ma uczelnia, to, to, to powiedzmy, nie Suarez, nie Juventus i to trzeba zaznaczyć. Zresztą artykuł w gazecie Delo Sport to tłumaczy i wyjaśnia. Bianconelli spokojni, spokojni, co potwierdza prokurator i to, to jest istotne że klub nie znajduje się, nie jest obiektem dochodzenia. Zresztą ten przedstawiciel policji, zobaczcie jak ma na nazwisko, Sari. W każdym razie nie jest obiektem śledztwa z uwagi na to, że on tylko, Juventus, tylko zawnioskował o egzamin na tym uniwersytecie. No i problemy mają jego pracownicy. Oczywiście nie możemy krwią się podpisać, czy tam czegoś nie było, jakiegoś telefonu to wiadomo, ja nie chcę tutaj tworzyć jakiegoś złudnego obrazu, natomiast e, prokuratura potwierdza, klub nie jest w to zamieszany, zamieszani są w to pracownicy, którzy teraz będą mieli problemy. No i Luis, który definitywnie żegna się z Włochami, z Juventusem, bo gdzie trafia? Do Atletico Madryt i tylko wzmianka e, Marka, a z hiszpańskie dzienniki już to ogłaszają. Luis Suarez w Atletico, e, no i ciekawa historia, Barcelona oddaje praktycznie zawodnika swojemu jedne ze swoich kluczowych rywali. Ostatnia wzmianka o Juventusie, i przechodzimy do chyba Interu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli Andrea Nielli i jego list do akcjonariuszy o tym La Gazzetta dello Sport, o tym Quotidiano Sportivo. Prezydent, który od ponad 10 lat szefuje Juventusowi, mówi: dziesiąte scudetto to na pewno szczyt, który chcemy osiągnąć. Natomiast priorytetem będzie równowaga finansowa i ochrona naszych, naszego budżetu, naszej finansowej sytuacji z uwagi na to, że w ogóle światu Calcio jest potrzebna taka równowaga i ochrona pod tym względem i również będzie to im, dla nas również będzie to jeden z priorytetów. Świat kalcio zmienia się, zmienia się wraz z przybyciem nowego pokolenia sportowców, nowego pokolenia konsumentów, pisze anieli w tym liście, świat, który musi poradzić sobie z pandemią i który już teraz się zmienił w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Juventus będzie wiedział, będzie umiał dotrzymać kroku tempa tym zmianom. To Anieli do akcjonariuszy, więc quotidiano nazywa to frenato, czyli takim hamulcem, odwołując się do tego, że może to mieć m.in. wpływ na decyzje związane z inwestycjami, z transferami, ale Anieli zaznacza, że budżet klubu musi być chroniony. Kropka, punto, przechodzimy do Interu. Mediolan i Arturo Vidal, który dzisiaj zajmuje aż dwie strony w La gazecie Delo Sport. Cała rozkładówka poświęcona czykowi z jednej strony uśmiechom i tej syntonii, jak mawiają Włosi z Antonio Conte. Arturo do Interu. Wygrywamy, chłopaki. Teraz czas na zwycięstwo. No i rozgrzewka przed Fiorentiną. Pierwszy trening pod wodzą Antonio Conte. Uściski z Lukaku. Gadzeta przypomina uściski na boisku, a teraz uściski w Centrum Sportowym Interu. Oprócz tego spotkanie z Sanchezem, czyli z konnacjonale, z rodakiem oraz druga strona poświęcona w zasadzie sylwetce Vidala, jego rodzinie, jego dzieciństwu, dalla fame, alla fama, czyli od głodu do, do sławy, jak to się działo w dzieciństwie, jak to się działo za czasów Bayeru Leverkusen, um, o jego pasjach, o jego rodzinie i tak dalej, tak dalej. Il puro sangue di Conte, odzie lui il puro sangue, czyli tym czysto krwistym wojownikiem dla Antonio Conte. Um, no, Vidal, który zapowiada... Um, Walkę o najwyższe cele, ale który sprawia, że w drugiej linii robi się bardzo ciekawie, ale bardzo gęsto. I o tym Corriere dello Sport, mówiąc, że Eriksen jest jednym z tych, którzy znajdują się na limbo, czyli w otchłani, tak byśmy to przetłumaczyli, czyli w takim zawieszeniu, w próżni, bo z jednej strony tak, w styczniu przybył do Interu, czy dołączył do Interu on, a nie Arturo Vidal, a teraz musi oddać mu miejsce. Miejsce, którego i tak miał mało, i zobaczcie, zero spacjo, zero ofertę, czyli z jednej strony no, w tym składzie Antonio Conte będzie miał jeszcze mniej miejsca, tak przewiduje Corriere dello Sport i chyba trudno się z tym nie zgodzić, a z drugiej strony Inter, no być może będzie myślał o transferze Eriksena, ale jak zaznacza gazeta, żadne wypożyczenie, żadne opcje, tylko transfer definitywny. Tymczasem zainteresowanych póki co brak. Transfer definitywny za odpowiednie pieniądze, tak jak wspomina ten artykuł. A poza tym, pytanie, co się stanie z Naingolanem, Brozowiczem o tym za chwilę też powiemy bo Naingolan być może trafi do Kaliari. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli Eriksen zostanie w Mediolanie, będzie dodatkowy, być może jeszcze twardszy orzech do, orzech do zgryzienia, ponieważ klub będzie musiał jakoś tą sytuacją zarządzić. Tymczasem, jeżeli mowa o transferach Interu, gazeta wspomina również o Kandrewie, który prawdopodobnie odejdzie do Sampdori A Sampdoria, która proponuje Antonio 4,5 miliona rocznie za współpracę, Kandrewa zgadza się na tę ofertę. Tymczasem Inter chce sprowadzić. Oj, przepraszam, co ja głup głupotę palnąłem? 4,5 miliona za Antonio Candrewe, nie, nie pensję. Tymczasem Inter potrzebuje 3 milionów za, po to, żeby dopiąć negocjacji z Parmą w sprawie Darmiana, który ma trafić. Mateo Darmian, 30-latek, który ma trafić do drużyny Radzurich. Tymczasem po Skriniara odzywa się Mourinho. To ten zainteresowany Milanem Skriniarem. Ale Inter mówi, ten zawodnik kosztuje minimum 50 milionów, w związku z tym negocjacje dopiero są u progu, jeżeli w ogóle angielski klub je podejmie. A wracając jeszcze do tematu tych transferów z klubu, Corriere dello Sport wspomina o Godinie, który za chwilę przejdzie testy medyczne i dołączy do drużyny Kaliari oraz do Kaliari, do którego może dołączyć 32-letni Radja Golan być może na zasadzie wypożyczenia za niewielką opłatę z obowiązkiem wykupu po jego zakończeniu, za, po zakończeniu okresu wypożyczenia, no ale wszystko wskazuje na to, a w zasadzie coraz więcej wskazuje na to, że Radzian Nainggolan nie zagra w jednej drużynie z Arturo Vidalem, co mogłoby być bardzo ciekawe do obserwowania, jak dwóch walczaków wytatuowanych od stóp do głów radziłoby sobie w jednej drużynie prowadząc Inter, no chyba tam zęby by się sypały po, po Murawie, no ale prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Milan. Przenosimy się na drugą stronę czerwono-czarną, No i zlatan Ibrahimowicz, który ewidentnie jest numerem jeden, tematem numer jeden dzisiaj w gazetach. Zachwycają się nim zarówno mediolański dziennik La gazeta dello Sport Ibra, Kefibra, No właśnie, z jakiego ty włókna człowieku jesteś zrobiony, że się nie starzejesz, chociaż na, na tym zdjęciu przyznacie, wyszedł staro, trochę może Riberiego przypomina. Zlatan, który spędza godziny na indywidualnym treningu na sali gimnastycznej w siłowni, uważa na to, co jest. No, i kocha nowe wyzwania. Milan, masz do dyspozycji, masz w składzie mistrza, który się po prostu nie starzeje. Trzy gole w ostatnich dwóch meczach, i tylko w 2014 roku 15 bramek zresztą te statystyki przytoczone w dolnej części tego artykułu. No i właśnie tylko w Paryżu Zdołał rozpocząć sezon w lepszym stylu, z mocniejszego uderzenia, bo wtedy cztery bramki, i to jest historia Goleadora, Snajpera łowcy bramek, który ma już prawie 39 lat i gazety lubią to mimo wszystko podkreślać, że Zlatan, Zlatan 39, no i w tym kontekście to, czego dokonuje jest niesamowite, bo jest, to on sam nazywa się, że być może, znaczy nawet nie być może, czuje się jak Benjamin Baton i o tym, w tę narrację ubiera dzisiaj Szweda Corriere dello Sport, dwie bramki przeciwko Bolonii, wcześniej Shamrock Rovers pokonane, no i Zlatan, który hmm, wprowadza pewną anomalię w świecie kalczy, Czyli im starszy, czy tym lepszy? Nie wiem, czy tym lepszy, z tym pewnie bym polemizował, ale wciąż mocny, wciąż bardzo dobry. No i ta anomalia, którą zachwycają się Włosi od samej sylwetki, po sposób, w jaki wypowiada się, tę całą otoczkę, którą robi, no i po bramki, ale też po to, w jaki sposób, czy jaki wpływ ma na drużynę. To jest niezwykle istotne i to jest ta wartość dodana, którą wspominają też, którą zauważają dzienniki. Wpływ ma m.in. na Sandro Tonalego, o którym wspomina La de dello Sport, że Pioli przygotowuje go do tego, żeby w końcu mógł wystąpić w pierwszym składzie, ale chce zrobić to powoli, starannie, bez ciśnienia. Tonali, któremu Ibrahimowicz bardzo pomaga w Rozwoju i we wdrożeniu się w aklimatyzacji w wymarzonym Milanie. Ten wycinek z gazety po lewej stronie wspomina o tym, że. Co prawda, być może znaczy prawdopodobnie zobaczymy to na Lego jutro w meczu Pucharowym z Milanu. Natomiast prawdopodobnie nie wystąpi jeszcze w pierwszym składzie. Ale Pioli mówi powoli, powoli będziemy młodego wdrażać, żeby poczuł się pewnie i żeby wkrótce mógł wejść w te tryby pierwsze, pierwszoskładowe, pierwszego składu podstawowej jedenastki. Oprócz tego, jak widzieliście w Corriere dello Sport cytat z słowa Paulo Maldiniego, który mówi o obronie, że w obronie Milan potrzebuje wzmocnień, że jest ich tam mało i na celowniku znalazł się środkowy obrońca Schalke 04 mianowicie Mattia Nastasić Serb 27-letni w kontekście którego Rossoneri myślą o wypożyczeniu z opcją transferu definitywnego piłkarz który zresztą grał już we Włoszech w 2012, 2012 roku reprezentował barwy Fiorentiny i teraz Milan myśli o tym, żeby sprowadzić go do Mediolanu. Napoli, przenosimy się do Neapolu. Jedna strona w La de dello Sport i trochę w Corriere dello Sport, przede wszystkim gazeta zastanawia się, czy Gennaro Gattuso będzie w stanie w tym sezonie podjąć walkę o scudetto, nawet nie o pierwszą czwórkę, nawet nie o podium, ale nawet o scudetto i rozprawka na ten temat w kontekście wzmocnień, w kontekście elastyczności taktycznej, jaką ma do dyspozycji i tym, co musiałoby się stać w kontekście tego, co musiałoby się stać, żeby było to realne. I między innymi przytaczany jest temat Kulibaliego, o którym też Corriere dello Sport, co widzicie po prawej stronie, czyli to, czy Napoli będzie mogło liczyć na tego piłkarza w przyszłym sezonie, znaczy w tym sezonie już. Z jednej strony Gattuso chce go mieć w drużynie, jest mu potrzebny, ale z drugiej strony, jeżeli PZR zdecyduje się wyłożyć na 170 milionów, których oczekuje De Laurentiis, to prezydent Napoli zapowiedział, że takie oferty, oferty będzie przyjmował. W związku z tym może się zdarzyć, że Azzurri pod koniec okienka transferowego będą postawieni jeszcze w sytuacji, gdzie... Będą potrzebowali wzmocnienia w defensywie. Arek Milik, co z Milikiem? Korierę pisze, że może trafić do Tottenhamu. Zresztą gdzieś mignął mi, mi notka, że planowana jest jakaś konferencja prasowa w tej sprawie, w sprawie Milika i Tottenhamu. Mowa też o tym, że klub może opuścić, mogą opuścić może opuścić jeden z dwójki u nas albo Unes. I pytanie, właśnie, gdzie trafi Polak? Wracając jeszcze na chwilę do tematu, Corriere pisze również o Jorente, który jest na liście życzeń co najmniej kilku europejskich klubów. No, ale Milik, który w tym momencie toczy spór z Napoli o, o kilka spraw, co najmniej, o tym już wspominaliśmy w poprzednich przeglądach prasy, może dojść do tego, że trafi do Premier League, choć interesuje się nim też Walencja. Mimo tego, że tę notkę traktujemy jako taką indyskrecjonalną przeciek, plotkę niekoniecznie potwierdzoną, to ten ham wydaje się bardziej realną opcją. Zajrzyjmy również do podwórka na, podwórku, na podwórko Bologni i podwórko Sinisi Michajlowicza, któremu brakuje snajpera, ale brakuje też takiej agresji sportowej zaciętości, jak pisze Corriere dello Sport w Drużynie, i pokazał to mecz z Milanem. Pojedynek z Milanem pokazał, że to nie jest jeszcze Bolonia, której Chcę Sinisia Michajlowicz. Brakuje snajpera i wzmianka o tym, że być może trafi do Bolonii Władysław Supriana, Ukrainiec, który gra obecnie w Dynamikiów, napastnik 20-latek. Jednak jeden z szefów Bolonii, Claudio Penucci, CEO, wspomina, że albo sprowadzimy tego młodego chłopaka na naszych warunkach, albo nie sprowadzimy go w ogóle. W związku z tym pytanie: Czy Michailowicz dostanie tego napastnika, którego potrzebuje, który mógłby mu dać taką świeżą krew? Zresztą Snyniszka lubi stawiać na. Młodzież i to o tym mówiliśmy przy okazji jednego z poprzednich przeglądów prasy, wręcz była rozprawka na temat młodych ludzi, których ma do dyspozycji Sinisza, No ale też obrona. Obrona, która nadal jest krucha, jak mówi Kurier dello Sport. Może wrócę na chwilę do tych wycinków po prawej stronie. Praca dokonana na zgrupowaniu nie wystarczyła do tego, żeby obrona podniosła jakość od samego października, tylko od października, w zasadzie od września. Nie od października 2019 roku. Bolonia straciła 34 bramki, jeśli wliczyć te dwie zdobyte przez Ibrahimowicza. No i Bolonia, która będzie musiała sobie poradzić. Z nieobecnością Michela Dyksa, 27-letniego Holendra, w najbliższych meczach z Parmą, na pewno Bologna gra w poniedziałek 28. I Sinisza myśli, kim, kim zastąpić tego, tego zawodnika. Mówi się o co najmniej kilku opcjach, między m.in. Baje, Hickey, Densil, czyli ma kilka opcji. Pytanie, kto zastąpi w obronie, która i tak jest. Krucha i która i tak traci bramki. No, życzymy dobrego, wszystkiego dobrego siniszy i kibicom boloni. Zobaczymy, jak poradzi sobie z, z Parmą za chwilę, z Benevento gra trzecią kolejkę. Tymczasem Roma, która ma też swoje problemy i przede wszystkim walkower o tym pisze Corriere dello Sport i Gazeta dello Sport, o tej finalnej decyzji. Przypadek czy afera, no, może nie afera, ale te, to caso, przypadek Diawary, zawodnik wpisany na listę jeszcze dwudzie, 22 lat. A w zasadzie poniżej 22 latków, podczas gdy ma 23 lata od połowy lipca. No i sąd sportowy podejmuje decyzję, którą Matia Grassani, po prawej stronie adwokat, specjalizujący się również w tych sprawach, mówi, że została podjęta słusznie. I trudno spodziewać się, że odwołanie, na które zbroi się Roma, będzie będzie skuteczne. Roma ma powołać się na przypadek z 2016 roku, mecz Sassuolo i bez kary. wówczas również został przyznany walkover, tyle, chodzi, tyle, że chodziło o co innego, tam piłkarz, który wystąpił w barwach wówczas Sasuolo bodajże, nie chodzi o to, że był wpisany na złą listę, tylko został dopuszczony do gry, mimo, że nie był oficjalnie zawodnikiem tego klubu, więc przypadek nieco inny i mimo, że wiele, wiele gazet przytacza to jako precedens, który służy na niekorzyść, No, Roma, chcę powiedzieć, to nie jest ten sam przypadek, Diawara jest naszym Piłkarzem, był naszym piłkarzem, po prostu omyłkowo, czysto omyłkowo został wpisany nie na tę listę, co, co trzeba. Nie chcieliśmy rozszerzać sztucznie składu, bo mieliśmy jeszcze 4 miejsca w tym składzie powyżej lat 23, czyli w tym dorosłym składzie i po, zwyczajnie przez banalną pomyłkę jego nazwisko pojawiło się nie na tym dokumencie, co trzeba. No, prawdopodobnie małe szanse na to, że to. to odwołanie zostanie jakoś spektakularnie spektakularny sposób odwrócone uznane przede wszystkim, ale zobaczymy. Corriere dello Sport jeszcze króciutko wspomniał o tym, że pisze o tym, czy Fonseca da radę odbudować motywację Jacko, który już był jedną nogą w Juventusie, już się nastawił praktycznie, że w niedzielę zmierzy się z Romą jako jej rywal. 34-latek, który trenuje dalej, nie wypowiada się do mediów, ale operacja, restauracja, jak pisze Corriere, czyli ciekawe, jak teraz będzie wyglądała forma pewnie poirytowanego całą sytuacją Jacka, bo mogę sobie wyobrazić, że z czysto ludzkiego punktu i profesjonalnego punktu widzenia już był nastawiony na swoją przyszłość w jakimś kształcie, w jakichś barwach, a tu wszystko się, że tak powiem, rypło, nie pykło, co prawda z innego powodu, z powodu Arka Milika i jego i tych, tej telenoweli Milik Napoli, a w konsekwencji Milik Roma, Juventus przestał czekać, no ale pytanie, jak teraz odnajdzie się Edin Dzeko, myślę, że jest profesjonalistą i odnajdzie się dobrze, podobnie jak Messi odnajduje się w jakiś sposób w Barcelonie. Dwa różne przypadki, ale z punktu widzenia motywacji być może podobne. Czego się spodziewacie? Dajcie znać. W ogóle zachęcam oczywiście, bo nie zaprosiłem Was na początku, ale myślę, że to już jest naturalne, że zapraszam Was do dyskusji pod tym filmem, Morata, e, paszport Suareza, e, ten walkower dla Romy, zabrakło mi, sorry, słowa, Jacko, który ma się ponownie odnaleźć, no i Inter i Vidal, e, ale też transfery na ostatnią chwilę i o, to jest ostatnia notka, którą przygotowałem na dzisiaj, Gazetta dello Sport, czyli transfery na ostatniej prostej Milenkowicz, Kante, Emerson Palmieri, czy też Balotelli. I ciekawa sprawa, może szybciutko o co tu chodzi. Artykuł o tym, jakich transferów możemy ewentualnie spodziewać się na tej ostatniej prostej podczas letniego Mercatu. Z jednej strony Milenkowicz, którego chce Milan, ale oferuje za mało i Komiso się nie zgadza na 20 milionów. Mówi, że potrzebuje dwa razy więcej. Gazeta, która daje, no, mimo wszystko 70% Milanowi, jeżeli ten podwyższy cenę czy podwyższy ofertę, to Milenkowicz może tam trafić. Emerson Palmieri. I ciekawa sprawa, bo Juventus wyprzedził Inter w wyścigu, przynajmniej zdaniem prasy, o Emersona Palmieri. Wczoraj też pojawiła się późnym wieczorem ta notka, że zawodnik Chelsea może trafić do Juventusu, jeśli ten zechce wyłożyć co najmniej 25 milionów, ale tyle samo szans, 40% gazeta daje na to, że zawodnik jednak pozostanie w Londynie. Kante 50 na 50, tutaj zależy, czy Inter będzie. Chciał się wykrwawić trochę z pieniędzy i czy znajdzie te pieniądze, 50 milionów euro, to minimalny pułap, jaki musiałby osiągnąć w swojej ofercie Giuseppe Marotta i spółka, żeby Anglicy chcieli rozmawiać. Smalling, no właśnie, pytanie, czy trafi z powrotem do Romy? Życzymy tego Romie, ale Manchester United chce za dużo zdaniem Romy. I 60% na to, że piłkarz zostanie jednak w Anglii. Sokratis, który może przyjść do Napoli za 0 euro, o ile Kulibali odejdzie, i to jest ta alternatywa, na którą liczyliby wtedy Azzurri. No i Balotelli, którego chciałby Preziosi w Genoi. No więc Brescia spadła, może i Genoa z Balotellim spadnie wreszcie z ligi. Kto wie. Ale 40% szans na to, że balo trafi do Stanów bądź jakiegoś wynalazku klubowego, w którym zakończy swoją karierę piłkarską. Przypadek oryginalny. Jedynki, przypomnijmy, tutto sport. Corriere dello sport. La Gazeta, dello sport i sportivo. Tematem numer jeden ustawka w Perugii i e, e, sfałszowane wyniki e, egzaminu Suareza. Wyniki znane zanim jeszcze Urugwajczyk stanął przed komisją egzaminacyjną. Oprócz tego Morata oficjalnie w Juventusie z numerem 9 na plecach. Vidal oficjalnie w Interze z numerem 22 na plecach, czyli czego o tym nie wspomniałem, ma grać. Oraz niekończący się Zlatan Ibrahimowicz. Co prawda, niewiele obrazków na okładkach, ale wiele artykułów i wiele uwagi poświęconej Szwedowi w środku gazet i wrażenie jakie robi na Włochach i włoskich mediach, nie tylko włoskich tym czego dokonuje zakurzona prasa. Dzisiaj pomyślałem, że skoro tyle o Vidalu i gazeta prześwietla Vidala, to odkopmy gazetę z 2011 i 2012 roku i to dla was przygotowałem dzisiaj jako krótka ciekawostka. Vidal po pierwsze z lewej strony kiedy jeszcze był zawodnikiem Bayeru Leverkusen, Vidal wojownik dla Juventusu, czyli czyk, który dołącza do Juventusu za 10,2 miliona euro, podpisuje pięcioletni kontrakt i mówi sam, że Przeprowadzka do Turynu to wielka szansa dla niego, z której zamierza skorzystać. Szansa, z której myślę, skorzystał, bo w kibice Juventusu pamiętają go, czy wspominają, myślę, w dobrym kontekście w bardzo dobrym kontekście i tym bardziej dlatego teraz są rozczarowani. Wówczas jeszcze w Interze szalał Eto, jak widzicie. No i gazeta po prawej stronie 2012 rok, kwiecień, kiedy Vidal wdarł się do. Serc kibiców Juventusu, akurat wówczas wygrany mecz Juventusu z Napoli 3 do 0 Bramka Widala, któremu widzicie okrąglutki w porównaniu do obecnej formy. No ale. Gazeta comemor de Conte, czyli to jak gryzie Conte, a jednym z jego wojowników był właśnie Arturo Vidal, który dzisiaj będzie reprezentował barwę Interu. I nie jest może w szczytowej formie, jak pisała gazeta, o tym też nie wspomniałem, a warto, ale ma nadzieję na to, że szybko nadrobi stracony czas i będzie takim piłkarzem, jakiego Conte pamięta z czasów Juventusu i z którym współpracował jeszcze w biało-czarnych barwach. Ciekawa to będzie historia, i ciekawe, co będzie, kiedy Juventus podejmie Inter na Allianz Stadium. Pytanie, czy już z kibicami, jak sympatycy Bianconeri przywitają tę dwójkę w stolicy Piemontu. Wszystkiego dobrego na tę środę. Czekajcie na podsumowanie kolejki od Filipa Kotowicza. Powinniśmy to dzisiaj opublikować. Serdecznie zapraszam, zachęcam. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia jutro o 8:30. Buona giornata, amici sportivi. Ciao.